Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie i dzisiaj będzie haul, try on haul lumpeksowy, także Wasza ulubiona tematyka. Ale też odebrałam zamówienie z Zalando Lounge i takie piękne loafersy z mąki, wegańskie, czyli skóra ekologiczna, trochę śmierdzące, kolor jasno-różowy i skóra taka kroko, jak widzicie. Bardzo ciężkie, fajna trakturowa podeszwa, no i kontrastująca, bo tutaj mamy taki delikatny pastelek, a czarna trakturowa podeszwa, ale słuchajcie, już przymierzyłam na szybko, bo byłam ich bardzo ciekawa, bo też w dobrej cenie je wyrwałam, nie ukrywam, że niestety są mi za duże. Niestety, tak jak w Mango, 38 powinnam rozmiar zamawiać. No tutaj według tabeli 39, ale jak przyszły, są sporo za duże, zresztą za chwilę Wam to pokażę. A teraz zabieram się do lumpeksów. Taka kubka i jedną z rzeczy również już mam na sobie, ale to za chwilę Wam pokażę. I tak, mąki. Ja bardzo lubię w ogóle mąki i rzeczy z mąki. One są naprawdę fajne, jakościowe i wielokrotnie unikatowe. Sukienki, zresztą wiecie, że ja mam parę rzeczy z mąki, ale jak zamówiłam, to też nie wiem, czy pamiętacie, z Zalando Lounge jakieś sukienki, chyba bluzy, z tego co pamiętam. To nic mi nie pasowało i wszystko zwracałam, także mąki tylko z lumpeksem. Takie fajne spodenki udało mi się dorwać, jeansowe, i one są właśnie dłuższe, takie a la bermudy. Bardzo ładny kolor jeansu, rozmiar 29, tak, 29. I to jest taki jeans nierozciągliwy, bez ani grama po prostu elastanu. Bardzo fajne i ja je pewnie będę nosić właśnie jako takie dłuższe, ale oczywiście można je również zawinąć. Także taka opcja, one kosztowały chyba 28 zł, więc nie były jakieś super tanie. No i brałam je z takim małym ryzykiem, bo miały plamę z tyłu, która na szczęście po praniu zeszła. Także moje szczęście. Kolejna rzecz to jest taka sukieneczka. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, try on haul, czyli teraz Wam na szybko pokazuję, a potem będziecie widzieli na mnie te rzeczy. A dlatego, że nie ma ich za dużo. Ja Wam już mówiłam, że jak nie będzie dużo ciuchów, to będę po prostu starała się od razu na sobie pokazywać. No i druga rzecz, one już są wszystkie wyprane, także wiecie, jest ten komfort. Sukieneczka taka o w przepiękne kwiaty i to jest właśnie ta, o której mówiłam w holu, w tron holu z H&M-u i tym vlogu z całego mojego dnia. To właśnie ona też ma takie, widzicie, podkład czarny, także się śmiałam, że i tamta, i ta sukienka taka sama. Ta jest bez ramionczek, tutaj możemy sobie ją ładnie przewiązać na szyję. Taka fajna, ja uwielbiam takie sukienki do opalania, kiedy nie chcemy mieć właśnie opalonych ramionczek, no to to jest super sprawa. Ona jest poliestrowa, ale jest zwiewna, więc ten poliester po prostu nie przeszkadza, a nie jest to też ten najgorszy poliester. Tu jest taka perełka i ona kosztowała 8 zł, ta sukienka. Tutaj mamy taką bardzo fajną bluzę. Bardzo, bardzo fajną bluzę, a dlatego, że słuchajcie, historia tej bluzy jest taka, że jest to Levi's, zwał jak zwał. Jest to rozmiar XS i przypuszczam, że to jest w ogóle bluza męska, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ona kosztowała mnie raptem 4 złocisze. Była ukryta, no ukryta, no nie ukryta, tylko była po prostu na dziale męskim, a że ja na dział męski zawsze zaglądam i szukam fajnych koszul i bluzek dla Pawła, jakiś spodni, zresztą o tym wiecie, no to właśnie wpadłam na tą i ona jest w ogóle w takim Pawła ulubionym stylu, czyli taki ciuch od nowości, wyglądający jak noszony, taki sprany właśnie. No bardzo ładny kolor pomarańczu, taki cegły zgaszonej, także rewa. Po takie zakupy ja lubię chodzić do lumpka. Spodenki, kolejne spodenki. No ja uwielbiam krótkie spodenki, dużo bardziej latem niż spódniczki, chociaż i jednych i drugich już mam sporą kolekcję. I tu ten materiał, wiem, to jest sztuczny muślin. Czy muślin w ogóle jest materiałem naturalnym? Na pewno, dacie mi znać w komentarzach, znając życie. Ale ten właśnie materiał mi przypomina muślin. On się w ogóle nie gniecie. Kolor takiej pięknej pistacji, zgaszonej mięty, coś takiego. Bardzo ładny. No i nie zaskoczę Was, jak powiem, że to znowu jest mąki. I rozmiar S tym razem. Bardzo fajne, takie wiecie, do jakiejś gładkiej góry. Będzie super. Naprawdę będzie super. No i ostatnie, ale nie najgorsze, wręcz powiedziałabym, że chyba najlepszy mój zakup z tego wypadu do lumpka, to jest rzecz, której kompletnie teraz nie zobaczycie, bo ja muszę ją po prostu ubrać,
bo to jest obłędna koszula. Ona jest z Zary, to był rozmiar L. Słuchajcie, nie mogę znaleźć. Tak, tutaj jest Zara, rozmiar L, z tego co pamiętam. Czekajcie. Tak, jest to bawełniana koszula w takie fajne paseczki. No i to jest taka tak zwana motana koszula, taka kopertowa z takimi fajnymi rękawami. No zaraz Wam to pokażę. Ja mam pomysł już na stylówę z dwóch rzeczy tutaj i zresztą tak to mierzyłam i się zdecydowałam po prostu wziąć obydwie. I to będzie chyba mój strój na dzień mamy do Kubusia na przedstawienie do przedszkola, więc no ja jestem zakochana. No a teraz zabieram się za mierzenie. Wiecie co? Już chciałam mierzyć, zresztą Wam o tym powiedziałam. Zobaczyłam, że jeszcze dwie rzeczy leżały. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Chwyciłam część, a część zostawiłam na łóżku. I one cały czas tam leżały i na mnie patrzyły i wołały: Asiu, jeszcze my, jeszcze nas kupiłaś. Ale dobra, pokazuję Wam teraz. Spódniczka zarąbista i ta, zobaczcie, jaki ma elastan. Zamek oczywiście jest sprawny, bo jak pokazywałam, to go nie zapięłam. To jest firma Billabong i z tego co pamiętam, to jest taka sama firma jak Roxy, takie bardziej dziewczyny surferskie i te klimaty. No chciałabym, szkoda, że nie jestem 10 lat młodsza, to wtedy bym na pewno na helu śmigała już na desce, ale no już nie te lata chyba, już za późno pozamiatane odpłynęło. Bardzo fajne, zaraz Wam pokażę. A tutaj druga rzecz z tych dwóch, to są spodnie, no i tych Wam nie zaprezentuję, a dlatego, że Kuba znowu leży w łóżku. Dał czadu z Pawłem przez 3 dni popołudniami, chodzili po nie wiem ile godzin na piłkę. W międzyczasie były jeszcze baseny i inne sprawy. No i tak, Kubę znowu alergia tak rozłożyła, plus delikatne zapalenie krtani, że leży w łóżku i musi dojść do siebie, bo w poniedziałek jest bardzo ważny dzień dla niego i dla nas. No ale dobra. Takie fajne spodnie w kant czarne. Jest to rozmiar 1,34 m. O dziwo, na długość są ok, delikatnie w pasie. Ale dzięki Bogu, że producenci takich rzeczy dla dzieci wymyślili te gumki zmniejszające pas. No i tutaj tak będzie to wyglądało, ale nie spadają mu z pupy. Więc mamy sukces. Takie spodnie w sklepie. Kurczę, ja pamiętam w H&M ja chyba oglądałam 80 zł, 90, a ja zapłaciłam 4. Także... Kciuk dla mnie. Pierwsza rzecz, którą udało mi się zakupić, to jest właśnie ta góra, czyli dla mnie góra, a tak naprawdę jest to strój kąpielowy. Bardzo ładny, bardzo podobny do strojów, właśnie materiału strojów z H&M-u, które ostatnio mierzyłam, bo tutaj mamy takie wytłaczanie, nie wiem, czy to będziecie widzieć, poczekajcie, o, tak trochę biustem Wam będę świecić, ale właśnie tak się to prezentuje, takie są plecy i generalnie ten strój kąpielowy bardzo mi się kojarzy z Baby's Dirty Dancing, ona właśnie miała taki, tylko że chyba biały, z tego co pamiętam, no ale bardzo jestem zadowolona. Nie mówię, że nie będę nosiła go jako strój, ale głównie właśnie jako body. Słuchajcie, nie wiem co to jest za dźwięk, nie mamy pojęcia. Myśleliśmy, że jest to pralka sąsiadów, Paweł myślał, że wiercą, jeżdżą jakimś jeździkiem z mopem po korytarzu. Nie wiemy, ale nagrywam, bo za chwilę światła mi zabraknie. Outfit. Ewi chce po prostu Wam zaprezentować, jak ja wyglądam i jestem w outficie za 8 zł, spódniczka i bluza. Nie no, sztos, po prostu sztos. Typowo wakacyjna Asia w leciusieńkich, mega fajnych, wygodnych spodenkach, które nie ograniczają żadnych moich ruchów i przede wszystkim nic mnie tutaj, wiecie, nie uciska, nie uwiera, rewelacja. I następny komplecik z tego wyszedł. Hawajska sukieneczka, naprawdę niczego sobie. Zawiązałam sobie wyjątkowo wokół szyi, chociaż nie jest to mój typ sukienek, nie ukrywam. Ja raczej będę nosić z odwiązanym tym i schowanym, albo tutaj będę miała taką ładną kokardeczkę i tyle. No ale jest to typowa właśnie taka sukienka na temperaturę powyżej 30 stopni. Idealna. No i sami musicie powiedzieć, przyznajcie, teraz musicie mi przyznać, że te rzeczy są takie. Koszula jest naprawdę super. Tutaj ma te mankieciki, rękawy tu robią robotę naprawdę. Ona jest właśnie w takim stylu oversize'owym, więc tutaj mamy dopiero szycie na ramieniu.
kopertowa, ja ją sobie zamotałam jak mogłam, można kombinować na różne strony. Z tyłu sobie zawiązałam, aczkolwiek możemy też sobie kokardę, jak chcemy, bardziej jeszcze zdobnie. No ja mam na tyle duży biust, że u mnie nie trzeba tutaj robić kokardy, ale możemy, tym bardziej, że teraz kokardy i kwiaty tutaj są tak modne. No a spodenki w tej chwili zawinęłam, ale już Wam pokazuję, bo fajnie, fajnie noga wygląda, prawda? Tak mi się wydaje, że jest troszeczkę dłuższa i taka, no po prostu ładnie to wygląda. A teraz bierzemy, odwijamy i mamy taką grzeczniejszą opcję tych spodenek. Zobaczcie, takie bardziej bermudy właśnie. No też ładnie wyglądają, w ogóle ten kolor do tej koszuli wygląda rewelacyjnie. No a jeśli chodzi o buty, to właśnie do tej stylowy założyłam te zmąki i właśnie tak chciałam chodzić, tak chciałam nosić. No ale niestety, jak widzicie, o właśnie w ten sposób mi się zsuwają aż, więc no niestety idą do zwrotu, a bardzo fajnie by wyglądały do takich stylizacji. I to już koniec, kochani. Widzimy się w następnych filmach. Pa!